Cześć, witajcie w naszym nowym drugim lodu. No i to jest moje łóżko, no i na nim będę spał. Ale nie wiem, gdzie będą spać rodzice, bo mnie nie ma, więc łóżek. No i jeszcze mi nie powiedzieli, gdzie będą spać. Może na dworzu, albo na drzewie. Po prostu nie wiem. No i zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Zaczynamy naszego trzeciego vloga. Dzisiaj Pawełek mierzy różne rzeczy. Beata czyści zbiornik. Myśmy troszeczkę dali ciała, bo zamiast wziąć, wyczyścić zbiornik przed napełnieniem, to zapomnieliśmy o tym, się troszeczkę syfu znalazło. No ja teraz zamontuję taki zawór, o którym wcześniej mówiłem, który będzie powodował, że woda nie będzie wracała tam z powrotem do pompki. Lampę jedną. Kupiliśmy taką zwykłą tinkietową za 10 zł. Włożyliśmy do tego LEDy i do tej zapieczki przymontujemy razem z tym włącznikiem, który mamy. Taki właśnie sposób mamy zrobione LEDy. Założyliśmy włącznik, podłączyliśmy tutaj prąd 12 V. Jeszcze teraz zabezpieczymy to, żeby się ładnie kable pokrywały. Będzie można włączać, nawet dużo światła, będzie fajnie wyglądało. W środku jeszcze zainstalujemy listwę lodową. Miejsce starej lampy, która nie chodziła. A że nie za bardzo chcemy szukać kabli, które nie są szkodzone, po prostu puścimy nową instalację. Bo i tak
późniejszym czasie z tego energobloka, bo tak to się nazywa, będę chciał zrezygnować. Po prostu wszystko, żeby było na oddzielnej instalacji, ale będzie dalszy odcinek. Razem światło. Zobaczcie. Zobaczmy, tu będzie działać. Działa. A. Włącz. Włącz. Włącz, włącz. Działa. Działa. Straszna ulewa. Straszna ulewa. Wieźmy. Orała na patyczkach. Kwiatka. Ferbaty, fanta. I woda. Dużo rzeczy na razie. To właśnie zamykłem. Dzisiaj tu jest dużo. Dobrze. Mama. Będziesz wiercić. Wiercić. Tak. Więc widzowie, zaczynajcie uszy, bo będzie wielka rana. Bum. Dobrze, to mi poszło.
będziemy kończyć pierwszego vloga. Pierwszego. Trzeciego vloga. No, zamontowaliśmy LEDy, teraz tylko dokończymy montaż jednych LEDów i następny vlog już będzie o tym, jak podłączamy wszystko. W jaki sposób będziemy to realizować, bo pokażemy w następnym vlogu. Paweł, żegnaj się ładnie. Pa, pa.